Dzień dobry Państwu, witamy w Kopienicy w województwie śląskim na polach doświadczalnych FN Agro, gdzie testujemy różne rozwiązania przy pomocy naszych środków ochrony roślin. Największą część naszych doświadczeń stanowią tutaj herbicydy, których nasza firma ma najwięcej w portfolio. Mamy tutaj herbicydy do zbóż ozimych, takie jak Lentipur czy Sniper, jak również nowy herbicyd wiosenny do zwalczania fasów dwuliściennych Agritox Turbo, którego efekty działania tu możemy podziwiać. Zachwaszczenie tutaj jest umiarkowane, ale mamy wszystkie podstawowe chwasty, które są ważne w zbożach i w kukurydzy, w rzepaku. Także tutaj na pewno widzą Państwo w kadrze habry niebieskie, które są na kontrolnych poletkach, jak również jest tu przytulia, fiołki, komosy kukurydzy, także z wszystkimi chwastami, które są istotne w ochronie roślin, tutaj się możemy spotkać. Część chwastów niestety trzeba było tutaj sprowadzić, tak żeby uzyskać pełne spektrum i coś się dowiedzieć nowego o naszych preparatach, nie tylko to, co mamy w etykietach. Gleby tu mamy dobre, druga, trzecia klasa, gleby iliaste, także i rośliny rosną dobrze, i chwasty też. Lubią te ziemie, także wybitnie to jest rodzaj ziem, który wymaga ochrony. Nowością w tym roku, którą pokazujemy na naszych polach, jest fungicyd Tazer zawierający azoksystrobinę, zarejestrowany do bardzo wielu upraw. Bardzo ładnie nam się tu sprawdza w ochronie zbóż. Na naszym poligonie doświadczalnym testujemy różne takie szczegóły agrotechniczne, na przykład różnice w skuteczności herbicydów zależnie od terminu zabiegu. I tutaj staramy się dobrać bardzo takie niewielkie różnice pomiędzy czasem zabiegu na pierwszy, drugi, trzeci liść i tak dalej. I rzeczywiście uzyskujemy bardzo różne efekty i ciekawe dla użytkowników. Preparat Zaagran firmy Fenagro stanowi ważny element ochrony kukurydzy przed chwastami. Jest używany w wielu różnych kombinacjach. W tym roku pokazujemy efekty stosowania Zaagranu z naszym nowym herbicydem Ikanos, przeznaczonym do zwalczania chwastów jednoliściennych. Tradycyjnie nasza firma posiada szeroki asortyment herbicydów do ochrony roślin motylkowych i mamy tutaj zarówno środki przeciwschodowe, takie jak Command i różne środki oparte na mieszankach Commandu, jak na przykład Avatar czy najnowszy preparat Stalion, jak również preparaty powschodowe, preparat Butoxone.